Małym pacjentom przez cały okres rehabilitacji będą towarzyszyć awatary. Jeden z pokoi do ćwiczeń wygląda jak sala kinowa, ale w rzeczywistości to pokój z zakrzywionym ekranem, gdzie dzieci pokonują wirtualne przeszkody. To tylko jedna z wielu nowoczesnych technologii, które mają pomóc w walce z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stąd też takie miejsce, które właśnie ma w miarę możliwości, no nie u wszystkich to jest możliwe, ale w miarę możliwości przybliżyć to środowisko zewnętrzne. Żeby przybliżyć środowisko zewnętrzne, trzeba było stworzyć takie trochę sztuczne miejsca, jak w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli takie sztuczne miejsca, które to środowisko zewnętrzne nam zaimitują. Lekarze zapewniają, że to jedyne tego typu interaktywne centrum rehabilitacyjne dla dzieci w Polsce. To jest kontynuacja jednego projektu. Pierwszy projekt, który brzmiał MPD-1, był dedykowany dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Efekty przeszły najsilniejsze oczekiwania, w związku z tym w zasadzie kontynuując, czy też wykonując świadczenia rehabilitacji podczas projektu pierwszego, już myśleliśmy o kolejnych planach. Centrum powstało dzięki unijnemu wsparciu. Chcemy, żeby miasto Poznań było nowoczesne, otwarte, dostępne, ale często jest tak, że część naszych dzieci wskutek różnych chorób, urazów, no, nie może w pełni uczestniczyć w tym życiu, a to centrum rehabilitacji w sposób nowoczesny będzie przywracać je do normalnego życia w naszym społeczeństwie. Oficjalne otwarcie już jutro, a nowe centrum rehabilitacji będzie przyjmować młodych pacjentów od poniedziałku. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.